Witam ponownie, wiecie gdzie. Mamy blok pamięci numer 3. Wykonaliśmy już dwa zabójstwa. A teraz wybieramy się na naszą ostatnią wycieczkę po królestwie. W drodze do Jerozolimy. Zapomniałem, jakie umiejętności zdobyliśmy. A nie ma tu kolesia do ćwiczenia. Dziwię się, że... Czemu? Czyżby dlatego, że wczytałem? Zaraz sprawdzimy to. Nie chcę niczego przegapić. Zdaje się, że moi uczniowie nie do końca rozumieją, co to znaczy władać ostrzem. Może pokażesz im, co potrafisz? Przećwicz walkę, zabójcza kombinacja, kontratak, rzucanie nożami, nic więcej. Jest tutorial do rzucania nożami, no dobra. Czemu by tego nie pokazać, skoro mogę? Rzecz jest bardzo prosta, żeby móc rzucić kogoś efektywnie nożem, musimy go namierzyć. W innym wypadku Altair rzuci go gdzieś. Musimy wybrać krótkie ostrze, znaleźć je w odległości, w miarę sensownej. I tyle. I tak właśnie, moi uczniowie, każdy z nas powinien walczyć. Z tą odległością jest tak, że Altair czasami ma duże obiekcje na ten temat. Czasami jesteśmy w dużej odległości i Altair nie chce rzucać. Musisz być bardzo zajęty. Rozumiem. Czasami jesteśmy bardzo blisko tak i Altair rzuca. Nie dostaje się drugiej szansy na zadanie ciosu. No, rzuca. Aktualnie mam 5 noży do rzucania. A co zrobić, jak noże nam się skończą? Cóż, to wam pokażę już w Jerozolimie. I noże do rzucania są właśnie powodem, dla którego wolałem wykonać Akkę jako drugie miasto, a nie Jerozolimę. Noże do rzucania są bardziej przydatne w Jerozolimie w tym fragmencie gry. Czemu ja biegnę sobie normalną ścieżką, zamiast wyleźć na jakiś dach i się spieprzyć do siana? Albo się zabić, na przykład. Pierwszy raz nie trafiłem w siano w swojej karierze. Starzejemy się, Altair, starzejemy. No ale cóż. Hopa. Po raz ostatni biegniemy przez Masja w drodze do królestwa. Każde następne zabójstwo będzie wyglądało tak, iż po wyjściu z twierdzy asasynów będziemy mieć możliwość automatycznego teleportu do dowolnego miasta, a tam z kolei wybór, gdzie chcemy się pojawić. Na obrzeżach miasta, czy też w samym biurze. Ja zawsze będę wybierał samo biuro, gdyż no po prostu, żeby nie przedłużać. O. W ten oto sposób każdy blok pamięci teraz po tym skróci się o jakieś 4 części na każde zabójstwo, bo nie będzie jeżdżenia po królestwie. Ja mogę minąć tą durną kłodę. Patataj, patataj. Tak więc przypatrzcie się uważnie, gdyż po raz ostatni biegamy po królestwie. Gdy zostaniesz wykryty, dobrym sposobem na oczyszczenie sobie drogi jest zrzucanie żołnierzy z dachów i wpychanie ich do wnętrza budynków. Okej. Tak więc, spójrzmy na mapę, co musimy zwiedzić. Tu mamy dwie dróżki do zwiedzenia. Tu mamy jeszcze kawałek w stronę Akki. Tu z Cytadela, jeśli się nie mylę, ruiny Cytadeli, tu całą tą dróżkę. To wszystko tu ładnie zwiedzimy. No i zaczniemy od tej strony. Podjedziemy tu, bla bla bla. Walniemy swój zacznik, a co? Lecimy. Tu nic nie ma do roboty, wszystko to już zrobiliśmy w pierwszym części wyprawy po królestwie. A żeby nie przedłużać, również wykonam galop obok tych tutaj Turków. Spójrzcie, nawet nie zwrócili na mnie uwagę. Niemożliwe. A specjalnie chciałem go wykonać, żeby zechcieli mnie gonić. W każdym razie z tym gonieniem na koniach jest tak, że no to jest po prostu łatwizna, gdyż przeciwnicy nie jeżdżą na koniach. Nas po prostu nie gonią. Nie nadążają za nami, kiedy jesteśmy w takim galopie. Dobra, pomyślmy sobie. Tu jestem. O, teraz oni pewnie zechcą nas gonić, ale ja to sobie daruję, bo już w mieście jest dużo ludzi.
W mieście. Ha! W tej dziurze jest dużo ludzi. O! Proszę bardzo, już jestem ukryty. Czy oni biegną za mną? Nawet za mną nie biegną, bo nie wiedzą, gdzie mają biec. Jak wygląda właśnie zwracanie swojej uwagi jadąc na koniu. Za chwilę oczko się zmieni, albo znowu przejdziemy do walki. Skoczę do siana. Tu mamy strażników w miejscu, w którym chcemy się wybrać, więc nie byłoby to zbyt mądre. No już, 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 już. O. A więc idziemy teraz do Jeruzalem. Zatrzymać go! O wy świry, wam nie daruję. Gnój wykonał atak templariusza. Nie daruję ci tego. I kurde gnoju. Jaki Bóg? Proszę bardzo. O, nie zaznaczyłem kolesia. I zmarnowałem jeden nóż. A w królestwie o noże trudno. Praktycznie rzecz biorąc nie można zdobyć noży w królestwie. Chyba. Czemu te gnoje zwróciły na mnie uwagę, skoro ja sobie jechałem spokojnie, nie wtapiałem się? Widać, poziom trudności rośnie. Teraz trzeba będzie się zająć tymi kolesiami. Flaga. Wypad! Uważamy, bo on ma strzały, jeszcze nam coś zrobi. Ktoś musi ich powstrzymać. I will. Żeby on mnie nie zrzucił. Dogonię te! Ha! Wypad! Druga flaga. Najprostszy sposób na pozbycie się przeciwnika na takich wysokościach. Po prostu go chwycić i zrzucić. Gdzie mój koń? Chyba tam templariusza będziemy mieli. Takie zaciszne miejsce tu mamy. Bym się w ogóle nie zdziwił. No, of course. Czego ty chciałeś tam za tym domem? Myślałeś, że się schowasz? Człowieku, w jakim świecie ty żyjesz? Gdzie mój koń? Po cholerę tam leziesz w tym kąt. Chodź tu. Ach, szatan. Biorę od razu kurczę. Nie tego, tu. Wiedziałem, że dureń tak zrobi. A ten się zabił. Uwielbiam tą grę. Wskakuj, nie marudź. Znalazłem go! Leżysz. Dawaj flagę. Tam była flaga, czy ja jej nie podniosłem? Przez tą durną poświatę teraz nie widzę. Jest flaga. Nie podniosłem flagi przez tego kretyna. Góra, góra, góra. Nie o to mi chodziło. Czemu on wykonał skok? Nie wiem, mam to dupię, ale mam punkt widokowy przed nami. I flagę. Kurwa, mnie niezmiernie fakt, iż ci strażnicy się w ten sposób doczytują. I to nie jest pierwszy raz, i to nie jest efekt nagrywania.
Czego chciałeś? Kurwa! Uciekaj, póki możesz! O, ktoś dostał nożem. Co ty się? No, jak powiedziałem, wkurwia mnie niezmiernie fakt, iż decydują się w ten sposób strażnicy. To nie jest efekt nagrywania, gdyż bez nagrywania też tak jest. I w mieście, w Jerozolimie, mnie to strasznie dobijało. Nie pozwólcie mu uciec! Ty kurwa, gnomu. Masz. Tak a propos ucieczkania. Dobra, gnojku, ty dostaniesz tak. Nie wiem, czy jest to efekt nadmiernego zawalenia dysku, nadmiernej defragmentacji dysku, a po prostu tak jest z tą durną grą, że strażnicy w pewnym momencie się zaczynają w taki sposób kretyński doczytywać. Nie chodzi już o to, żeby po prostu został zauważony, musiałem walczyć, tak bym musiał walczyć, bo się wspinał. Wspinałem się po tą flagę. Więc tak bym zwrócił na siebie uwagę. Chodzi o to sam fakt, że to jest... A, raz, nieestetyczne. Dwa, w mieście wpienia. W mieście chcę być anonimowi. Ile jeszcze punktów zostało do zaliczenia? Jeszcze tylko dwa. Ale żal. A więc dobrze. Co tu jeszcze jest? Ty kurwa mendo. Ty kurwa mendo. Co teraz powiesz? Nic, tak też myślałem. Gdzie mój koń? Tu. No wsiadaj. Co to za dróżka? Ona prowadzi do punktu obserwacyjnego. Jak powiedziałem, mapa jest bardzo nieadekwatna. Nieprecyzyjna. Templariusz, dlatego tutaj mamy tę wróżkę. Chłopak nie wie, co go czeka. Trzeba się było lepiej rozglądać. Nie jesteśmy z powrotem tam, gdzie byliśmy. Już. O, proszę, teraz dopiero widzę, że tu były dwie wróżki. Wracamy. Ja. Ja.